w naszej rodzinie zawsze była bardzo silna ta tradycja niepodległościowa i patriotyczna, począwszy od tego, że mieszkanie, w którym żyła rodzina Błażewiczów, było własnością brata ciotecznego mojej mamy, który w czasie wojny był w Okręgu Wileńskim Armii Krajowej. Po wojnie został zesłany do Donbasu, do obozu filtracyjnego NKWD i właśnie po wojnie przeniósł się z Wilna tutaj do Wrocławia na Jaworową 44. Znów dziadek od strony mamy walczył w czasie I wojny światowej w 4. Pułku Legionów założonym przez późniejszego generała Bolesława Roje. Też wspomagał Halerczyków, którym nie udało się przejść przez granicę w czasie I wojny światowej na stronę rosyjską. Znów od strony taty dziadek był zarówno w czasie wojny w Armii Krajowej, także w Okręgu Wileńskim i po wojnie dalej pozostał w partyzantce, był żołnierzem niezłomnym. Niestety został aresztowany przez NKWD i wywieziony na Syberię. Już ani tato, ani my tym bardziej, żeśmy go nie zobaczyli. O tej historii rodzinnej bardzo często żeśmy rozmawiali, tak? Mama przypominała te właśnie opowieści swojego ojca z Legionów, z dwudziestolecia międzywojennego. Znów też ten brata ciotecznego mamy, który był właścicielem tego mieszkania, był ofiarą tej zbrodni katyńskiej i został zakopany w Piatichatkach, jest na liście katyńskiej, więc też ta cała walka o prawdę katyńską była no, bardzo mocno zakorzeniona w naszej rodzinie. Sam zresztą pamiętam, jak właśnie na lekcjach historii w szkole podstawowej przypominałem o zbrodni katyńskiej i mieliśmy takie z kolegami przeciwko naszej nauczycielce no, takie spory na ten temat. Tak? Ona poprosiła mnie kiedyś po lekcji, żebym przyszedł porozmawiać. To była bardzo łagodna rozmowa, bo to już powiedzmy były połowa lat 80., więc nie, te restrykcje takie wobec uczniów, zwłaszcza w dużych miastach, nie były bardzo mocne, ale właśnie pamiętam, jak ona, młoda nauczycielka historii, mówiła, no Błażewicz, ty jak dorośniesz, to zmądrzejesz. Nie? No, mam tą satysfakcję, że dorosłem, nie wiem, czy zmądrzałem, ale prawda jest dzisiaj znana wszystkim na całym świecie, prawda o Katyniu. Z tej epoki Karnawału Solidarności to mam może kilka takich obrazków, jakieś takie szczególnie radosne uroczystości kościelne już w tej atmosferze wolności, czy właśnie jak towarzyszyłem tacie gdzieś po jakiejś gazety na tak zwany Plac Czerwony, tam była siedziba Solidarności, czy właśnie raz z tatą uczestniczyłem w takim ogromnym wiecu, gdzie właśnie mówiło się o żądaniach Solidarności wobec władzy. I pamiętam, że to był taki czas takiej większej radości, też jakieś różne problemy rodzinne troszeczkę wtedy przycichły, bo właśnie ta radość, ta nadzieja dawała taki spokój i taką radość w rodzinie. I kiedy wybuchł stan wojenny, tato był na strajku w Pafawagu i ten strajk, jak no w większości zakładów w Polsce, trwał krótko. Został spacyfikowany brutalnie. Najpierw wojsko z czołgami zniszczyło płoty, wycofało się i następnie już zaatakowało ZOMO, nawet niektórzy mówią, że ZOMOwcy byli pod wpływem jakichś środków odurzających. I
tacie udało się uciec po rozbiciu strajku, żeby nie być ani aresztowanym, ani internowanym. Wrócił do domu i wziął moją siostrę starszą o 3 lata, Dorotę, i mnie. Wziął na spacer, żeby pokazać właśnie te miejsca strajku, zdemolowane, prawda, zniszczone właśnie płoty, i ten spacer, te obrazy tych zniszczonych płotów, zniszczonych murów przez czołgi, które już się wycofały, te czołgi gdzieś już stały w innych miejscach, na ulicach, ale właśnie odciśnięte w zamarzniętych trawnikach gąsienice czołgów i te zniszczone płoty. I właśnie tato, który się nie bał, zresztą też kto mógł się spodziewać, tak, że tu coś złego się dzieje przeciwko władzy, tak? Ojciec z dwójką małych dzieci, to była taka, no, taka pierwsza lekcja historii, ale już na żywym ciele, można powiedzieć. Już nie ze zdjęć, już nie z pamiątek właśnie obozowych brata ciotecznego mamy, ale właśnie, no, widzieliśmy, czym jest komunizm, tak właśnie dotykając to ręką. Ja przede wszystkim miałem taką mocną świadomość, że to jest ta sama walka, którą moi dziadkowie prowadzili z Niemcami, z Sowietami, że to jest dalszy ciąg tej walki. I że jest nadzieja na pozbycie się tej sowieckiej, komunistycznej okupacji. I oczywiście, że te czołgi na ulicy, że to powodowało strach ogromny, taki niepokój. No, byłem spokojniejszy, bo tato, który był silnym facetem i takim zdecydowanym bardzo, dawał to poczucie bezpieczeństwa. Ale stale miałem świadomość, że coś może się złego zdarzyć. Inicjatorem założenia drukarni był tato. Tak? Tato, który urodził się w Wilnie, tak? Którego ojciec był żołnierzem wyklętym, zesłanym do Workuty. Więc ojciec wychował się właśnie w Olsztynie był wychowany tylko przez swoją mamę, tak, już nie było mu dane, prawda, być ze swoim ojcem, więc miał taką niesamowitą determinację, tak, tą historię Polski i tą krzywdę, którą komuniści wyrządzili Polakom, miał szczególnie zapisaną na własnej skórze. I ta determinacja właśnie doprowadziła do tego, że postanowił założyć drukarnię. Zresztą szkolił się jako drukarz jeszcze w czasie tego karnawału Solidarności i w związku z tym, jak tylko wybuchł stan wojenny, rozmawiał z mamą. Mama zgodziła się, żeby zorganizować tą drukarnię u nas w domu, i pierwsze tygodnie to była drukarnia w piwnicy, jeszcze w tajemnicy przed dziećmi, ale no, w piwnicy drukowało się bardzo niewygodnie, zimno, wilgotno, słaby dostęp do wody. Więc była taka kolejna poważna rozmowa z dziećmi, przypomnienie właściwie, bo myśmy świetnie wiedzieli, że o tych rzeczach nie można poza domem opowiadać, ale jeszcze takie przypomnienie, prawda, czym to grozi, gdyby się ktoś na zewnątrz dowiedział, że tu jest drukarnia. No i drukarnia przeniosła się do mieszkania, tak, do mieszkania przede wszystkim do takiego pokoju, salonu gościnnego, który był najważniejszym, największym pokojem, najważniejszym w naszym mieszkaniu, ale siłą rzeczy ta drukarnia i w łazience, i w kuchni, prawda, i poniekąd czasami we wszystkich pokojach, bo czasami papier zadrukowany musiał się suszyć także rozłożony na podłodze w innych pokojach. A my jako dzieci, ja miałem wtedy 10 lat, byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej, no to już w tym wieku dziecko może pomagać drukować i na przykład odbierać zadrukowany papier spod sita,
czy przenosić jakieś informacje do skrzynek kontaktowych. Także taka była nasza rola. No, z czasem, skoro drukarnia w naszym mieszkaniu istniała 10 lat, ostatni wydruk to był 91 rok, już nie wydruk związany z niepodległością, ale wiersze kolegi mojej siostry, więc w tej atmosferze drukowania się wzrastało i można było pomagać w coraz większym stopniu. Tak? Najmłodsze dziecko, czyli mój brat, który w momencie wybuchu stanu wojennego miał 3 lata, tak? No jeszcze nie mógł pomagać, ale już za kilka lat jak najbardziej. Także moja siostra na przykład, właśnie nawet jak kiedyś taty nie było, musiał wyjechać, coś trzeba było wydrukować, no to moja siostra też za raklą, którą zresztą mogę pokazać, jak to wygląda, takie narzędzie, podobne do ściągaczki wody z przymyciu szyb, które zresztą też czasami używano do drukowania, takie ściągaczki, które do dzisiaj znamy, natomiast ta jest taka typowa, już zrobiona specjalnie dla takich wprawnych drukarzy, żeby można ją było dobrze chwycić i wydrukować nawet 10 tysięcy egzemplarzy gazety. I właśnie kiedy tato wyjechał, no to właśnie moja siostra takie miała zadanie, taką prośbę od taty, żeby to wydrukować właśnie z raklą w dłoni, a moja babcia odbierała ten papier spod sita. No wyszło na to, że to była drukarnia międzypokoleniowa, rodzinna, tak, od właśnie począwszy od ojca, tak, który i mamy, którzy ją założyli, tak, babcia, mama mamy, która pomagała, która no, najczęściej to zaplecze aprowizacyjne, tak, ale kiedy trzeba było, też była zaangażowana w sam proces drukarski. No i później najmłodsze pokolenie, właśnie dzieci, moja siostra Dorota, najmłodszy mały Piotruś i ja, wszyscy żeśmy pomagali. Wiem, że kiedy przyjeżdżał też z Olsztyna brat mojej mamy, Andrzej, z którym no, tato kolegował się troszeczkę jeszcze, kiedy mieszkał też w Olsztynie, to też był dopuszczany do tej tajemnicy. I też zdarzało się, że pomagał. Pomagały też, no, można powiedzieć, kilkanaście, może kilkadziesiąt innych osób, nie znam wszystkich, tak? Zarówno przychodziły do tego naszego mieszkania, żeby pomagać, najczęściej jako pomocnicy drukarza, żeby odbierać papier spod sita. I tutaj właśnie też, no, a propos tego najmłodszego pokolenia, mama pilnowała, żeby tej pomocy przy drukarni nie było za dużo, tak? Żeby lekcje były odrobione, tak? Żeby też różne zajęcia pozalekcyjne czy języki, tak? Żeby to nie ucierpiało. No i jeżeli był czas, prawda? Że oczywiście, no, że warto i trzeba pomóc przy druku czy w innych kwestiach związanych z drukowaniem. Ale też właśnie w związku z tym były zaangażowane inne osoby, z kilku sąsiadów, jeden student. I później także ta drukarnia, możemy powiedzieć, miała takie filie. Chodziło o to, żeby nie wszystkie czasopisma, nie wszystkie książki, żeby nie wszystko było drukowane w jednym miejscu, bo wtedy generuje się taki duży ruch, który zwraca uwagę, no, nie tylko sąsiadów, ale także komunistycznej tajnej policji politycznej, tak zwanej służby bezpieczeństwa. I w związku z tym drukowaliśmy jeszcze w wielu innych miejscach, na przykład w klasztorze ojców kapucynów przy Sudeckiej, prawda, we Wrocławiu, czy u pana Pycaka, takiego działacza KPN-u, w garażu, czy w takim specjalnym schowku, kryjówce wybudowanej pod piwnicą
przez pana Józefa Talata Kiełbsza. To też bardzo ciekawa postać, bo był on działaczem WiN-u i po wojnie przez kilka miesięcy siedział w celi śmierci. Mimo to dalej chciał konspirować i kiedy budował swój dom w latach 70. pod piwnicą wybudował jeszcze jedno pomieszczenie, do którego schodziło się przez szafę, rozsuwało się ubrania i schodziło się jeszcze piętro niżej, więc też tam żeśmy drukowali i jeszcze w kilku innych mieszkaniach rozrzuconych po Wrocławiu. Oboje rodzice byli członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W związku z tym pierwsza bibuła, bo tak nazywano tą nielegalne gazety, pierwsza bibuła była związana właśnie z Solidarnością, z RKS-em, Regionalny Komitet Strajkowy. To taka władza Solidarności Dolnośląskiej od momentu wybuchu stanu wojennego. I wtedy najważniejszą gazetą była Z Dnia na Dzień. Oraz inne gazety właśnie, które koordynowały władze Związku Zawodowego Solidarność, na przykład też Prawda. Czy gazety branżowe Solidarność Nauczycielska. Drugą grupą, drugim rodzajem gazet była prasa związana z Solidarnością Walczącą. Ta to w 1983 roku wstąpił do Solidarności Walczącej i był zaprzysiężonym jej członkiem. W związku z tym doszły gazety takie jak przede wszystkim właśnie Solidarność Walcząca, czy Wiadomości Bieżące. Później Solidarność Walcząca drukowała taką gazetę, która prawdopodobnie była związana trochę z duszpasterstwem przy Alei Pracy, ale była to gazeta właśnie robotnicza, takich sympatyków Solidarności. Bardzo dobra gazeta, bez cenzury, także żeśmy ją drukowali. Następnie te różne gazety branżowe też zakładów pracy, związane z Solidarnością Związkową albo z Solidarnością właśnie walczącą. I to była na przykład Iskierka pracowników Polskich Kolei Państwowych, czy też gazeta PKP Wolna Droga, czy też gazeta Pafawagu, gazety Fadromy, różnych innych zakładów pracy. Ciekawe, że też drukowaliśmy sporo bibuły Niezależnego Zrzeszenia Studentów z różnych uczelni wrocławskich, może prawie wszystkich uczelni wrocławskich, bo zarówno na Indeksie z Politechniki Wrocławskiej, jak i na przykład Popyt z Akademii Ekonomicznej i w końcu gazety naszemu sercu wtedy uczniów, tak, najmłodszego pokolenia najdroższe, czyli te gazety szkolne. Natomiast ta konspiracja w naszej drukarni była na tyle mocna, że ja wiedziałem tylko o jednej gazecie uczniowskiej. To był Wyrostek, założony przez kolegę z pracy mojej mamy, Tadeusza Patrzałka, który założył właśnie taką gazetę dla uczniów szkół średnich. I to była matka wszystkich późniejszych gazetek szkolnych wrocławskich i województwa dolnośląskiego. Ale właśnie też, więc byliśmy jedyną drukarnią, która drukowała Wyrostka. A już tak od połowy lat 80. Dopiero niedawno dowiedziałem się właśnie oglądając archiwum naszej drukarni, że tato drukował wiele gazet szkolnych innych z wielu szkół,
ale nawet ja czy moja siostra o tym nie wiedzieliśmy, no właśnie z tej racji, że chciał zachować tą konspirację, powiedział, że łatwiej może się wydać, a skoro myśmy mieli kontakt z wieloma uczniami szkół średnich, ale to właśnie były takie gazetki jak Dwunastka, 12 liceum, Trójka, sama nazwa mówi przez siebie, TKSBK, 14 liceum, Neptuś, zespołu szkół elektronicznych, wtedy przy Świerczewskiego, dzisiaj przy ulicy Piłsudskiego, szkoła, to był taka najbardziej znana już pod koniec lat 80. gazeta środowisk szkolnych. Więc no i do tego wszystkiego jeszcze dochodzą kalendarze związane z tymi różnymi środowiskami. Kalendarze czy ulotki, znaczki, na przykład taki znaczek właśnie, skoro tacie droga była też taka walka zbrojna przeciwko komunizmowi, sam skoro miał rodzinę nie mógł, ale to było takie jego niespełnione marzenie, żeby walczyć z bronią w ręku w Afganistanie przeciwko Sowietom, ale w związku z tym wydrukowaliśmy znaczek właśnie Afganistan, Polska, wspólna sprawa, wspólny wróg, czy nawet naklejki na pudełka od zapałek z portretami przywódców wrocławskiej Solidarności. Później też była jedna taka ulotka, która się bardzo wielu osobom podobała. Troszkę podobna wielkością do znaczka. To była taka imitacja kartki żywnościowej. Natomiast zamiast prawda, tych rzeczywistych elementów talonu, no to tam było, że dobrze, kawałek kartki na marchewkę, na 2 metry sznura, żeby dostać sowiecką prawdę. Taki element właśnie tragikomiczny, który był, była to ulotka, żeby zniechęcić wrocławiaków do udziału w referendum w 1987 roku. To referendum ogłosił Jaruzelski, miał takie cele właśnie polityczne, żeby Polacy mieli wrażenie udziału we władzy. Oczywiście to była taka socjotechnika. Oprócz tych gazet czy znaczków, ulotek, też drukowaliśmy wiele książek, tak? Trudna jest taka do określenia, ta granica, co jest książką, co jest broszurą, tak? No to wszystko wymagało ogromnego wysiłku. Też książki były związane z różnymi środowiskami, tak? Na przykład właśnie taka książka Scenariusz inwazji, relacja pułkownika Kuklińskiego o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ta książka została właśnie, czy broszura, została przez nas wydrukowana, ale jako wydawnictwo Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej. Zresztą tą samą książkę w tej samej szacie graficznej, ale tylko z inną winietką, drukowaliśmy dla Głosu Śląsko-Dąbrowskiego. Tak? Czy właśnie też taka jeszcze zaangażowana książka Zapluty karzeł reakcji. To znów była taka inicjatywa już bardzo ściśle środowiska drukarni, taty, i to był 7 tom biblioteczki robotniczej pod winietą właśnie wydawnictwa imienia Michalczyka. Tak? I no właśnie pachnie jeszcze troszkę tą pastą Comfort, taką z mydłem. I widać, no to jest książka, która ma właśnie 155 stron, tak? I więc to już jest mnóstwo roboty. Czy właśnie książka Nie wolno milczeć o zamachu na papieża. Tą książkę, oryginał tej książki z pielgrzymki do Rzymu przywiozła mama mojego kolegi, pani Maria Różycka, i rodzicom tak się spodobała ta książka, no bardzo ważne zagadnienie, zamach, tak? Na papieża, że po prostu zrobiliśmy
zdjęcia i wydrukowaliśmy taką konspiracyjną wersję tej książki. To też była taka inicjatywa rodziców, tak? Czy znów mamy niektóre inicjatywy parafialne, czy właśnie ojców kapucynów, jak ten właśnie śpiewnik pielgrzymkowy, czy właśnie śpiewnik kolędowy, czy też w naszej parafii pracował kilka lat ojciec Orczykowski, który był duszpasterzem pilotów i szybowników i poprosił tatę, żebyśmy wydrukowali podręcznik meteorologiczny. I tak powstała właśnie Meteorologia dla harcerzy, też taka broszura, ponad 50 stron, właśnie taki podręcznik, nie tylko właśnie dla szybowników, ale dla wszystkich harcerzy czy żeglarzy. Jednym z takich wydawnictw, też związanych ze środowiskiem naszej rodziny, jest tomik wierszy Na skrzyżowaniu Azji i Europy. To były dwa wydania tego tomiku wierszy. Takim bezpośrednim inicjatorem był właśnie profesor Tadeusz Patrzałek, założyciel Wyrostka. I to on był redaktorem właśnie tego tomiku wierszy. I to jest może taki cymesik, który wszyscy wspominamy i taka szczególna rzecz, którą żeśmy drukowali. Jest bardzo trudno podsumować tą spuściznę drukarską drukarni przy Jaworowej 44, bo no, pamięć tak daleko nie sięga. To wszystko było 40-30 lat temu. W archiwum nie zachowało się wszystko. Natomiast tak przeglądając, drukowaliśmy między 50 a 60 tytułów różnych gazet, nie od pierwszego do ostatniego numeru, ale tyle tytułów mniej więcej przewinęło się przez drukarnię. Do tego kilkadziesiąt książek i broszur, też trudno powiedzieć, czy to 30, czy 40. Bardzo trudno powiedzieć, ile ulotek. Raczej niewielka liczba znaczków. Sporo kalendarzy, tak, ale no sporo kalendarzy, to znaczy może 10, może 15, tak, to drukarnia istniała te 10 lat. Kiedy to, co spisałem z archiwum, to jest jakieś 1500 pozycji różnych, tak? Też biorąc pod uwagę, że każdy pojedynczy numer, kolejny numer tego, powiedzmy, tego samego pisma, to jest jakieś 1500 pozycji. Nakład to jest oddzielna sprawa. Jeśli chodzi o książki, no to były nakłady około 500 sztuk, tak? Nie więcej niż 1000, raczej 500. Natomiast jeśli chodzi o gazety, to było tak, powiedzmy, do 10 tysięcy, zależy jaka gazeta. Oczywiście gazeta szkolna, na przykład dla 5 liceum, to pewnie było nie więcej niż 500 egzemplarzy, może nawet mniej. Jeśli chodzi o Wyrostka, który był przeznaczony dla wszystkich uczniów w województwie dolnośląskim, no to mogło być 1000-1500. Natomiast jeśli chodzi o takie poważne gazety organizacji konspiracyjnych, jak Solidarność Walcząca, czy właśnie Z Dnia na Dzień RKS-u, no to do 10 tysięcy, a jeszcze trzeba wiedzieć, że często właśnie takie gazety wielonakładowe, jak Solidarność Walcząca, czy Z Dnia na Dzień, jeden numer był często drukowany przez kilka drukarni, tak, więc drukarnia Błażewiczów przy Jaworowej drukowała 5 tysięcy czy 10 tysięcy i kolejne takie liczby tego samego numeru drukowały inne drukarnie. Dzięki temu można było też osiągnąć ten efekt, że jeśli jedna drukarnia została nakryta przez polityczną policję, to
to numer i tak się pokazał i oni byli wkurzeni, że jak to możliwe, przecież nakryliśmy razem z całym nakładem, tak? A tutaj i tak numer się rozszedł po całym mieście. W epoce komunistycznej to właśnie reżim miał monopol na informacje, to znaczy tylko komuniści posiadali środki informacji, gazety, radio, telewizję. Najlepszą, najskuteczniejszą bronią do zdobycia niepodległości, zresztą najważniejszą bronią też, czy środkiem i w biznesie dzisiaj, czy też środkiem prowadzenia wojny dzisiaj, jest informacja. I właśnie wolne słowo było i jest najlepszym narzędziem do walki o wolność. I komuniści prześladowali wszystkich, którzy chcieli to wolne słowo propagować. W związku z tym, jeżeli ktoś zakładał drukarnię, czy właśnie tajne radio Solidarność, komuniści nie mogli się o tym dowiedzieć. Więc było to utajnione, żeby nawet najbliższa rodzina, czy sąsiedzi, przyjaciele, żeby też o tym nie wiedzieli, bo no, informacja się niesie, później też powszechnie już dzisiaj wiadomo o bardzo gęstej sieci tajnych współpracowników Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, więc najlepszą gwarancją była taka ścisła konspiracja, żeby jak najmniej osób wiedziało o takiej nielegalnej działalności, jak właśnie drukarnia. W związku z tym myśmy nie mówili tego kolegom, przyjaciołom, rodzice też nie mówili przyjaciołom, których znali od wielu, wielu, wielu lat, tak? Chyba że byli stuprocentowo pewni, że dany przyjaciel może się zaangażować, chce się zaangażować i że zachowa dyskrecję. Tak? Później też no, niektórzy przyjaciele jakby byli zaangażowani w pomoc rodzinie, nie wiedząc, że tu się drukuje. Tak? I ta pomoc rodzinie też była bardzo ważna. Co to znaczy konspiracja w tamtej epoce? Dla niektórych działaczy na przykład, że nie robili sobie w ogóle zdjęć z tej epoki. Tak? Dla nas, dla dzieci, konspiracja to znaczyło, że musieliśmy znacznie ograniczyć właśnie zaproszenie naszych przyjaciół do domu, że nie organizowaliśmy urodzin, imienin dla kolegów. W efekcie, skoro myśmy nie zapraszali, to i nas mniej, rzadziej zapraszano. Tak? Czy nawet ograniczona była możliwość zaproszenia na chwilę do jakiejś zabawy kolegi, bo na bojlerze, tak, taki duży zbiornik, który tato zespawał właśnie do podgrzewania wody w łazience, tak, no ten bojler był idealnym miejscem do suszenia zadrukowanej bibuły. Tak? No i wiadomo, że wtedy dziecko, które przychodzi, mój kolega czy koleżanka, tak, żeby coś wspólnie, tak, żeby wspólnie się odwiedzać, bawić, no to że łazienka jest tym strategicznym miejscem, gdzie zawsze każdy wejdzie, a tam jest coś dziwnego, nie mówiąc o tym, że no, prawie cały czas w mieszkaniu no, unosił się ten zapach farby, tak? Farby, mydła, tak? Mydła, które właśnie dodawało się do farby drukarskiej. No i później konspiracja to jest też, że osoby, które przychodziły, no, często nie wiedzieliśmy, kto to jest, ani z imienia, ani z nazwiska, czy właśnie konspiracja, że nawet nie było dobre, żeby zobaczyć tą osobę. Tak? Że ta osoba szybko tylko z drzwi wejściowych szybko wchodziła do pokoju rodziców i właśnie o to chodziło, żeby nawet jak najmniej mieszkańców tego domu przy Jaroworowej 44, żeby jak najmniej mieszkańców go zobaczyło, nawet dzieci właścicieli, które pomagały drukować. Tak? No chodziło o to, że na wypadek aresztowania, no to wiadomo, że najtrudniej by było utrzymać tą dyskrecję czy tajemnicę dzieciom, tak? Że dzieci są bardziej wrażliwe, a
a ta tajna służba, polityczna służba bezpieczeństwa, no nie przebierała w środkach. Wiemy, że i bili, i czasami, prawda, mordowali ludzi. W związku z tym wszystkim zależało na tym, żeby i samemu jak najmniej wiedzieć, i żeby inni jak najmniej wiedzieli. Pomoc w drukarni była taką rzeczą bardzo naturalną, tak? To po prostu rodzice zaangażowali się w zdobywanie niepodległości dla Polski, w walkę z komuną. I dla nas było naturalne, że też walczymy i po to, żeby wspierać rodziców i z własnego przekonania. Tak? Dla nas to była właśnie ta dalsza walka. Tak? Ja jako harcerz widziałem w tym taką kontynuację Powstania Warszawskiego. Tak? Więc to było bardzo, bardzo naturalne, żeby się angażować w to drukowanie. Natomiast rzeczywiście no, tego było tak dużo, bo myśmy mieszkali w drukarni. Tak? No, myśmy mieszkali w drukarni, że rzeczywiście czasami miałem tego dość. Tak? Ale wiedziałem, że jest to, no, że jest to jakaś cena wolności. Tak? No i że czasami ma się dość różnej pracy, którą trzeba wykonać. Tak? Na przykład z przerzucania węgla do piwnicy. Tak? Czy czasami ma się dość nauki, no ale trzeba się nauczyć, tak? I podobnie tutaj. Już tego też nie można było często zaprosić kolegów, koleżanek do domu, tak? Bo coś się działo, więc to rzeczywiście ta drukarnia generowała różne problemy, utrudnienia w życiu codziennym i zdarzało się, że to w jakiś sposób no, doskwierało i człowiek był, prawda, poirytowany, ale widzieliśmy, że to no, niezbędne koszty walki, które chcieliśmy ponieść. W 1987 roku komunistyczne służby specjalne postanowiły zrobić taką akcję dekonspiracji Solidarności Walczącej. I wtedy po raz pierwszy, czyli po 6 latach istnienia tej konspiracyjnej drukarni, po raz pierwszy przyszli esbecy do nas do mieszkania i zrobili rewizję. I tu też na początku ci dwaj esbecy chcieli tylko rozmawiać. Powiedzieli, że chcieli tylko rozmawiać z tatą, taty nie było, więc mama zamknęła ich w pokoju moim i brata i razem z nimi siedziała. W tym samym czasie moja siostra z drugiego pokoju przez drzwi ogrodowe wynosiła do ogrodu już przygotowany sprzęt do wydruku. Też była taka scena mrożąca krew w żyłach, bo ten esbek wyszedł w pewnym momencie i spotkał się z moją siostrą, która właśnie z pustym koszem na śmieci wracała. Nie? Więc dobrze, on to uznał, że po prostu wraca, prawda, po wyniesieniu śmieci. Tymczasem uspokoił się, tymczasem siostra dalej, prawda, dalej wynosiła później ten sprzęt. No wszystko było bardzo drogie, cały sprzęt i materiał drukarski był drogi, po pierwsze drogi, po drugie trudny do uzyskania, bo właśnie konspiracja to znaczy, no jak zdobyć papier, tak? No papier w nieograniczonych ilościach mogły zdobywać tylko instytucje państwowe, drukarnie, urzędy. Tymczasem zdarzało się, że nawet pojedynczy ludzie dla drukarni konspiracyjnej to komuś tam przynosili po 10 kartek, tak? I później gdzieś tam ktoś to łączył w setki, w ryzy i dopiero przynosił do nas, tak? Czy innym razem też, no, tato nie mógł zakupić, nawet jeśli byłby ten papier do kupienia, gdyby mój tato, robotnik, spawacz, tak, zakupił 10 ryz w sklepie papierniczym, od razu to by było podejrzane, że co on z tym papierem ten spawacz robi. Tak? Więc nie można tego było zrobić, nawet jeśli było do kupienia. Rzadko można było takie zakupy zrobić, więc najczęściej to się ten papier wynosił ktoś z jakichś magazynów. Czasami raz była taka akcja, że dla Solidarności Walczącej załatwili jeszcze taki papier w takich belach jeszcze niepociętych w marynarze z portu rzecznego i właśnie ten papier
O 4 rano podjechała Nyska, załadowali ten papier na beli, później były różne no, takie przygody, bo ten papier, w pewnym momencie drzwi się od Nyski otworzyły i ten papier jak papier toaletowy, taki gigantyczny, tak, zaczął prawda, rozwijać się na ulicy. Na szczęście szybko to zauważyli, zwinęli go, esbecja tego nie zauważyła i gdzieś musieli ten papier nielegalnie zawieźć do drukarni takiej państwowej i w tajemnicy przed dyrekcją pociąć ten papier, tak? Czy to samo farba, tak? No farba to też albo też w darach, które rozdzielał Kościół, a w darach zagranicznych, tirami, czy z Francji, czy z Niemiec, różne stowarzyszenia właśnie przywoziły dary, leki, jedzenie dla niemowląt, ubrania i w tych darach były ukryte, tak? Farba drukarska w puszkach z mlekiem skondensowanym, tak? Czy właśnie jakieś części elektroniczne gdzieś pochowane w jakichś elementach konstrukcyjnych samochodów, tak? Więc to wszystko było bardzo trudne do dostania. Czy właśnie, żeby więcej zrobić więcej farby, no to na przykład do farby drukarskiej dolewało się właśnie takiej pasty komfort, słynnej pasty komfort, mydlanej pasty komfort, czy jak nie było farby takiej prawdziwej, do takiej pasty komfort dodawało się sadzy, czy farby plakatowej, tak, na różne, czasami kisielu, jak się dodało kisielu, był lepszy taki poślizg tej rakli po sicie. No ale wróćmy do rewizji, tak? No rewizja, no rzeczywiście to już było takie wydarzenie, które znaliśmy z filmów, tak? Z Hansa Klossa, gdzie Niemcy, Gestapo, tak, robiło rewizję w mieszkaniu żołnierzy Armii Krajowej, w mieszkaniu jakimś konspiracyjnym. Tak? I więc to już też był taki mocny moment, gdzie poczuliśmy się w tym nurcie, tak? W tym nurcie niepodległościowym, bardzo zjednoczonym właśnie z tymi AK-owcami, czy żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych. I rzeczywiście oni zobaczyli, że tu jest mnóstwo sprzętu drukarskiego, mnóstwo książek, gazet. Zaraz ten jeden z tych esbeków zadzwonił, przyjechały jeszcze kolejne dwa samochody. I ta pierwsza rewizja no, trwała do późnych godzin nocnych. Oni kocami wynosili, tak? Wynosili sprzęt i sprzęt też fotograficzny, bo właśnie technika do naświetlania sit drukarskich potrzebny jest sprzęt fotograficzny, więc i sprzęt fotograficzny, i papier, i w końcu oni nawet zaczęli zabierać śrubokręty, bo też uważali, że śrubokręty służą w jakiś sposób do naprawiania czy do montowania tego sprzętu drukarskiego. I takich rewizji było u nas no, 3 albo 4 właśnie w drugiej połowie lat 80. I rzeczywiście no, było to takie wydarzenie traumatyczne, bo też tym bardziej, że każda rewizja kończyła się tym, że zabierali ze sobą rodziców czy na późniejszych rewizjach tylko tatę i też nie wiedzieliśmy, kiedy wróci. Tak? Zdarzały się też takie sytuacje, które dzisiaj mogą, no dzisiaj są komiczne, tak? Wtedy też budziły troszkę taki uśmiech. Jedna z tych rewizji miała miejsce wkrótce po filmie, już nie pamiętam, czy to był Dzień Szakala, czy co, gdzieś tam był jakiś zamach, jakiś zamachowiec chciał zabić prezydenta Francji i chował swój karabin snajperski w drzwiach od lodówki. Tak? I rzeczywiście jeden z esbeków otwierał lodówkę i sprawdzał, czy te drzwi, czy tam coś jest schowane, tak? Czy sprawdzali właśnie też w pianinie, tak? Czy nie ma czegoś schowanego. I tutaj też taka scena z takiego filmu zrobionego wtedy w Związku Sowieckim, Pakajanie. Tak? Gdzie też właśnie taki rycerz symbolizujący służbę bezpieczeństwa właśnie gra jednym palcem na pianinie, sprawdzając, jaki tam jest dźwięk. Czy właśnie jeden kolega, właśnie Tomek Szlachcic, który taki student ekonomii, który przychodził do nas pomagać drukować i też kolportować gazety i właśnie w czasie rewizji przyszedł do nas i mama szybko zareagowała: a Tomek, mama przysłała cię po cebulę. I on taki cały blady: tak. Tak, nie? Dobrze, mama dała mu szybko tą cebulę i no, po pół roku trafili do niego i u Tomka też po pół roku była rewizja. Nie?
Więc takie sytuacje troszeczkę komiczne dzisiaj, tak się je opowiada, też się zdarzały. Jak to doświadczenie mieszkania w drukarni konspiracyjnej, jakie owoce to dało współcześnie? No, było to na pewno niesamowity ładunek, taki ładunek emocji, stresu, który rozładowuje się do dzisiaj i jeszcze nie jest w pełni rozładowany. Tak? Zdarza mi się jeszcze dzisiaj, że opowiadam o tych wydarzeniach i lecą mi łzy. To jest na pewno ta świadomość, że cena niepodległości Polski, tej wolnej Polski, którą dzisiaj mamy, no jest wielka, tak? Że ta niepodległość, ta walka jest wypisana na mojej skórze, tak? Na moim sercu, że to są też jakieś właśnie takie rany stresu, to są oddane godziny drukowania, kiedy nie grałem w piłkę, tylko drukowałem, czy kiedy nie spałem, tylko drukowałem, tak? I to samo w odniesieniu do mojego rodzeństwa, moich rodziców, tak? To jest przede wszystkim ta znajomość ceny wolności, tak? Ceny wolności i też mocna świadomość, że bardzo dużo mogą zrobić zwykli szarzy ludzie, bo właściwie z tej drukarni nikt nie jest znany. Tak? Tu się drukowało tysiące, dziesiątki, setki tysięcy egzemplarzy gazet, książek. Tych ludzi nie ma w podręcznikach, nie ma ich na pierwszych stronach gazet, w filmach, tak? A to im zawdzięczamy dzisiejszą wolność, tak? I może też my rozmawiamy i ktoś się dowie, tak, z tej rozmowy o drukarni Błażewiczów przy Jaworowej 44. Natomiast tutaj współpracowało z nami dziesiątki, setki osób, których nie sposób i czasami nie da się wymienić, bo ja nie znam ich nazwisk. Ta drukarnia to po prostu walka o wolność Polski, o wolność Polski, o wolność osobistą, o wolność polityczną, tak? O to, żeby nikt nie pisał mojemu tacie w dowodzie osobistym, że urodził się w ZSRR, tylko że urodził się w Wilnie. O to, żebym mógł mówić prawdę na lekcjach historii, żeby za to nikt mnie nie karał. O to, żebym mógł wyjechać za granicę, kiedy mam na to ochotę. O to, żebym mógł czytać książki, jakie chcę. O to, żeby prawda była najważniejsza, żeby prawda była chroniona. O to, żeby zmniejszyć przestrzeń kłamstwa. O to, żeby była sprawiedliwość, tak? Sprawiedliwość w sądach, sprawiedliwość w pracy, sprawiedliwość w szkole. Po to, żeby była wolność religijna, tak? To też jest ta przestrzeń bardzo, bardzo ważna, która była tłamszona przez komunistów i ta przestrzeń, w której też nasza drukarnia była bardzo, bardzo aktywna. Tak, żeby być wolnym, żeby być wolnym i żeby żyć w prawdzie. Drogi widzu, przez pryzmat tej mojej rodzinnej opowieści o drukarni Błażewiczów przy Jaworowej 44 we Wrocławiu opowiedziałem Ci najnowszą historię Polski o walce Solidarności z komuną, o odzyskiwaniu niepodległości Polski. Od kilku lat przygotowuję projekt edukacyjny, którym będzie strona internetowa jaworowa44.pl. Jeśli chcesz, możesz wesprzeć ten projekt, wpłacając na zrzutkę.pl lub na konto bankowe. Dokładny opis znajdziesz pod tym filmikiem.
Już dzisiaj w imieniu własnym i w imieniu młodych i starszych ludzi, którzy dzięki temu projektowi poznają historię Polski, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci i mam nadzieję, że już wkrótce zapraszam na stronę internetową jaworowa44.pl. A dzisiaj namiastkę tej strony możesz zobaczyć już na Facebooku Jaworowa44.